Testy, testy, testy. Kolejny raz testujemy autobus w pełni niskoemisyjny, elektryczny na ulicach Wrocławia i gmin aglomeracji wrocławskiej. Mieliśmy już pojazdy bardzo wielu różnych marek, a dzisiaj po raz pierwszy mamy do testowania Mercedesa, ale przegubowego. Ten Mercedes jest oczywiście pojazdem ekologicznym. Właśnie będzie kursować przez najbliższych kilka dni na linii łączącej Wrocław i gminę Wisznia Mała, a niebawem pojawi się również w kolejnej naszej gminie współpracującej z Wrocławiem na zasadach porozumienia. Bardzo się cieszę, że ta współpraca nasza przybiera coraz okazalsze efekty. W przyszłości będziemy współpracowali na większym zakresie wspólnej komunikacji. Ta komunikacja od nas wszystkich wymaga oczywiście, żeby była jak najlepsza, ale też i najbardziej przyjazna środowisku. I dlatego też dzisiaj mamy przyjemność poznać nowy pojazd elektryczny, który w przyszłości, mam nadzieję, będzie obsługiwał również i mieszkańców gminy Wisznia Mała. Mercedes-Benz e-Citaro G, autobus bateryjny, zeroemisyjny. Wyróżnia go przede wszystkim wysoki komfort podróży, bezpieczeństwo, ponieważ ten produkt wyposażony jest w najnowsze elementy bezpieczeństwa aktywnego dla kierowcy i dla podróżujących. Jeżeli chodzi o walory eksploatacyjne, ten konkretny egzemplarz z bateriami o pojemności 441 kWh należy się spodziewać zasięgu przynajmniej 200 km. Ten test ma też temu posłużyć, żeby sprawdzić parametry użytkowe i sprawdzić też komfort podróżowania autobusem zeroemisyjnym na terenie właśnie gminy Wisznia Mała. Obecne testy pojazdów zeroemisyjnych są kolejnym krokiem przygotowującym nas do dużego postępowania przetargowego, w ramach którego mamy zamiar wyłonić operatora, który będzie obsługiwał linie łączące Wrocław z kilkoma gminami aglomeracji wrocławskiej. W tym przetargu pewną nowością będą właśnie pojazdy zeroemisyjne, które wyjadą również na ulice gmin ościennych. Pierwsza linia miejska, z czego bardzo się cieszymy już w tym roku, a pierwsze, mam nadzieję, linie aglomeracyjne, elektryczne pojawią się w roku 2025.